Cześć, tu Darek Rybacki, oglądacie kanał Pieszo przez Polskę. Witam Was w pierwszym odcinku serii Ogniskowe Historie, w której wyżywam się ze swoją fascynacją do historii, kultury i tradycji naszego kraju. A ponieważ jest to pierwszy odcinek, więc na tapetę wziąłem temat naprawdę solidny i wart opisania, bo dzisiaj opowiem Wam o polskiej szabli. Zostańcie ze mną, uzbrójcie się w pyszną herbatę czy kawę, no i zapraszam do oglądania tego odcinka. Temat szabli to temat rzeka. Dlatego dzisiaj chciałbym się skupić przede wszystkim na szablach z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli od XVI do XVIII wieku, do prawie końca XVIII wieku. Kiedy indziej nakręcę odcinek o szablach na przykład produkowanych w czasach międzywojennych, bo jest to równie ciekawa sprawa, ale dzisiaj skupiamy się na tradycyjnej szabli szlacheckiej. Szabla na ziemiach polskich nie wzięła się znikąd. Tak naprawdę szable były znane Polakom już od wczesnego średniowiecza. Działo się to za sprawą przybyszów z wschodnich terenów, z Wielkiego Stepu. Madziarów, Awarów, także Tatarów, którzy już od XIII wieku najeżdżali wschodnie tereny Królestwa Polskiego, oni właśnie używali szabel. Ale ta szabla, którą my znamy z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zawitała do nas mniej więcej w XVI wieku za sprawą wpływów tureckich. Polacy w tamtych czasach bardzo inspirowali się kulturą wschodnią, kulturą turecką, osmańską. Widać to praktycznie we wszystkich aspektach ówczesnej kultury materialnej. Ubierano się na modłę wschodnią, korzystano z broni tworzonej według wschodnich standardów, meblowano domy według wschodniej mody. Także ta fascynacja kulturą turecką była bardzo duża i ona też przełożyła się na fascynację szablą mniej więcej w XVI wieku. Warto przy tym powiedzieć, że pośrednikami w przekazywaniu nam mody na używanie szabel byli Węgrzy. Nasze kultury zawsze łączyło wiele punktów stycznych, do tego stopnia, że w 1576 roku szlachta polska zdecydowała się na wybór Węgra na króla Polski. Mowa oczywiście o Stefanie Batorym. Był to jeden z ciekawszych władców Rzeczpospolitej Obojga Narodów, chociaż rządził tylko 10 lat. Ale to właśnie Węgrzy pokazywali nam, jak piękną i skuteczną bronią może być szabla. To, co uderza, kiedy rozmawia się z ludźmi o szablach, to to, że bardzo często nie odróżniają oni szabli od miecza. Ja przez wiele lat byłem rekonstruktorem historycznym, także wiem, o czym mówię. Bardzo wiele osób, tak jak na legionistów rzymskich mówi rycerze, tak na szable mówi po prostu miecze. Tymczasem odróżnienie tych dwóch rodzajów broni jest dość proste. Oczywiście można powiedzieć, że szabla z reguły jest zakrzywiona, chociaż to oczywiście nie jest reguła, ale przede wszystkim szabla to broń jednosieczna, czyli ma ostrze tylko z jednej strony, podczas gdy miecz jest bronią obusieczną, czyli posiada ostrze z obu stron. Także to jest taki najprostszy, najbardziej podstawowy sposób na odróżnienie tych dwóch rodzajów broni białej. Oczywiście sama konstrukcja szabli jest charakterystyczna i nie sposób jej pomylić z żadną inną bronią, ale te pomyłki się zdarzają, także ku pamięci tak odróżnia się szable od miecza. Warto powiedzieć też kilka słów o budowie szabli. Przede wszystkim takie dwa podstawowe elementy, o których warto pamiętać, to rękojeść i głownia. Nie ostrze, tylko głownia, ponieważ ostrze to ta część tnąca, a nie cały ten kawał metalu, który służył do ranienia bliźnich dawniej. Także tu mamy rękojeść, tu mamy głownię. I jeśli chodzi o dalszy podział, to w rękojeści mamy głowicę całkiem tutaj od dołu, okładziny czy trzon, różnie to się nazywa, czyli to ten element, za który się trzyma, tak zwane wąsy, czyli element wzdłuż głowni, i jelce, czyli element w poprzek głowni. Czasami oczywiście jest też łańcuszek, który nie służył do ochrony dłoni, ponieważ bardzo łatwo go przerwać, nawet jeżeli jest to solidny, zahartowany łańcuch, tylko bardziej do tego, żeby ta broń po prostu nie wyślizgnęła się z dłoni podczas jazdy konno albo podczas jakiegoś mocniejszego fechtunku. Także tyle, jeśli chodzi o rękojeść. Dalej mamy oczywiście głownię. Głownia, czyli dusza szabli. Tutaj podział jest też dość prosty. Dolna część głowni nazywana jest zastawą, potem mamy moc, czyli środkowa część głowni, a potem mamy sztych, czyli sama końcówka. Sztych najczęściej wyposażony był w pióro.
Pióro, czyli taka część, która jest ostrzona z obu stron. Tutaj widać wyraźnie takie właśnie szerszą część głowni na końcu. I czasami szable były wyposażone jeszcze w strudziny. Ta moja konkretna strudzin nie ma, czy ma tutaj takie malutkie. Strudziny nie służyły do tego, żeby odprowadzać krew zabitych czy rannych, jak czasami się słyszy wśród na przykład jakichś turystów. Tylko te charakterystyczne zagłębienia w metalu, mogło być jedno, mogło być dwa takie zagłębienia, trzy, służyły przede wszystkim do odchudzania szabli, do czynienia jej lżejszą. Wybierano po prostu metal z tych miejsc, w których on nie był potrzebny. Warto też pamiętać, że bok szabli nazywa się płazem. I już wiecie, dlaczego czasami w literaturze czy źródłach można znaleźć określenie płazować kogoś, czyli uderzać po prostu bokiem szabli, nie czyniąc dużej krzywdy, ale delikatnie pokazując, kto jest szefem w dzielnicy. Szable dzielą się na różne rodzaje. Są szable husarskie, karabele, węgierskie, przeróżne. I takim najwcześniejszym rodzajem szabli, którą klasyfikujemy jako szablę szlachecką, jest szabla węgiersko-polska. Tak jak powiedziałem, Węgrzy pośredniczyli w przekazywaniu szabel i pierwsze szable z czasów na przykład Stefana Batorego to są szable węgiersko-polskie. I ta szabla z grubsza jest właśnie taką szablą węgiersko-polską. Tu się trochę rękojeść nie zgadza, bo ona była wymieniana. Ale szable węgiersko-polskie charakteryzowały się dość dużą prostotą wykonania. Miały szerokie jelce, miały najczęściej łańcuszek łączący jelec z głowicą, ale nie zawsze. Zdarzało się też bardzo wiele szabel bez tego łańcuszka. Szable węgierskie miały proste głownie, o niewielkiej krzywiźnie i były bardzo popularne pod koniec XVI wieku, na początku wieku XVII. Wyróżnia się także szable wschodnie. Czeczugi, smyczki, ordynki, było ich bardzo wiele. Najczęściej były to importy, chociaż też zdarzało się, że wykonywano je w Polsce, na przykład w manufakturze lwowskiej. To, co charakteryzowało szable wschodnie, które oczywiście różniły się dość mocno między sobą, to, że miały niewielkie jelce, najczęściej nie posiadały strudzin na ostrzu. Krzywizna tych szabel była różna, często były to szable dość mocno zakrzywione, ale to też nie było regułą. No i przede wszystkim szable wschodnie były najczęściej bardzo bogato zdobione. Oczywiście bardzo popularną szablą wśród szlachty polskiej, powiedzmy od końca XVII wieku poprzez wiek XVIII, były karabele. Karabele posiadały też bardzo charakterystyczną rękojeść, której głowica była w kształcie głowy ptaka, bardzo taki charakterystyczny element. Karabele były bardziej szablami ozdobnymi. One zresztą przetrwały bardzo długo, bo aż do XIX wieku, jako część ubioru narodowego. No i mamy oczywiście słynne szable husarskie, szable kawaleryjskie. One znacznie różnią się konstrukcyjnie od tej szabli, którą wam przed chwilą pokazywałem, od szabli węgiersko-polskiej. Przede wszystkim mają o wiele bardziej zabudowaną rękojeść, która wyposażona jest w specjalny kabłąk, który osłania wierzch dłoni. Posiadają najczęściej tak zwany paluch, czyli specjalną obrączkę, która z jednej strony chroniła kciuk, a z drugiej strony bardzo fajnie stabilizowała tę dość ciężką kawaleryjską broń. Głównie szabel husarskich posiadały strudziny. Były najczęściej stosunkowo proste, nie były mocno zakrzywione. Na końcu były wyposażone w pióro, czyli były ostre z dwóch stron. Jest to wspaniała broń kawaleryjska, która spełniała przez wiele wieków swoją funkcję i rzeczywiście można mówić tutaj o wielkim sukcesie, jeśli chodzi o polską broń białą. Możemy być dumni z szabli husarskiej. Duszą każdej szabli była oczywiście głownia. Genueńska, damasceńska, robiona w manufakturze lwowskiej czy krakowskiej, stanowiła o wartości całej broni, była najważniejszą częścią szabli. Nic więc dziwnego, że bardzo często głownie ozdabiano. I te ozdoby głowni to coś, co mnie osobiście bardzo interesuje. I tutaj pewna ciekawostka. Bardzo często w literaturze, nawet fachowej, można spotkać się z określeniem batorówka, zygmuntówka, janówka, augustówka. Jeżeli szabla posiadała podobiznę króla Stefana Batorego, no to mówimy o batorówce. Najczęściej były to szable węgiersko-polskie, bo takie były po prostu wtedy najpopularniejsze. Kiedy mówimy natomiast o janówce, no to możemy się domyślać, że na głowni tej szabli znajduje się podobizna Jana III Sobieskiego i tak dalej, i tak dalej. Podobizny królów to nie jedyny bajer, jaki umieszczano na głowniach. Znajdowały się na nich też sentencje, najczęściej łacińskie, takie jak Deus spes mea, czy Amor patrie nostra lex, Deus spes mea, Bóg moją nadzieją, Amor patrie nostra lex, miłość do ojczyzny naszym prawem. Czasami umieszczano też takie sentencje pisane już najczęściej po polsku.
które były dość humorystyczne, na przykład bez Boga ani do proga, bez karabeli ani z pościeli. Albo w Bogu wiara, ufność w szabli, a pochańca wezmą diabli. Tego typu inskrypcje dość humorystyczne też znajduje się na zabytkowych szablach. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że chociaż trochę zainteresowałem Was tematem polskiej szabli szlacheckiej. Standardowo kilka odnośników do fajnej literatury wrzucam w opisie pod tym filmem, a Was jeszcze raz serdecznie zachęcam do zostawiania łapek w górę i subskrypcji i oglądania kolejnych materiałów na kanale Pieszo przez Polskę. Wielkie dzięki, czołem!